Witam. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z bardzo wyjątkową osobą, jaką jest pan Zbigniew Warpechowski. Jest on człowiekiem, można powiedzieć, renesansu, ponieważ jest to poeta, artysta i osoba wystawiająca sztukę performance. Dzień dobry. Chciałam takie pierwsze pytanie zadać. Co panu przychodzi na myśl, kiedy słyszy pan słowo młodość? Nie wiem, czy zazdrościć młodym, że są młodzi. No, pod wieloma względami się zazdrości, ale z drugiej strony się dziwi. Jak ja pomyślę, że ktoś się urodził w XXI wieku i nie widział i nie wie tego wszystkiego, co się działo pomiędzy 38 rokiem, kiedy ja się urodziłem, kiedy była jedna wojna, druga wojna, trzecia wojna, potem był Bierut, potem był Gomułka, potem był Gierek, potem był Jaruzelski. Za każdym razem było coś innego. To ja myślę, że tacy młodzi ludzie po prostu nie wiedzą nic o tym świecie. I to można by zazdrościć, bo ja po prostu nie cierpię z tego powodu, co przeżyłem, ale jednak to wszystko w mojej głowie siedzi. Ta pamięć z różnych okresów, różnych zdarzeń i tak dalej. I można powiedzieć, młodym poniekąd współczuję, że nie wiedzą, w jakim świecie ja żyłem i w jakim świecie żyją teraz, bo to, co się teraz dzieje aktualnie w sprawie politycznej, społecznej i tak dalej, to są takie przepychanki, takie różne i tak dalej. I można być, łatwo być oszukanym. Można być przez różnych kombinatorów prowadzonych nie wiadomo dokąd. Także ja się i obawiam, i martwię się, i współczuję, a jednocześnie mogę powiedzieć, że się cieszę, że ja już to wszystko mam za sobą. Prawda? No bo to tak jest. Bo mnie zostało życia parę lat, jak dobrze pójdzie. I już się mogę powiedzieć, bye-bye, żegnam się z tym światem. No. Także młodość dla mnie ma wiele znaczeń. Jako artysta zawsze chciałem być wśród najmłodszych. To znaczy, mnie pociągała zawsze awangarda artystyczna. Obracałem się wśród takich artystów zbliżonych do mnie, którzy też już są staruszkami, prawda? Takimi jak Natalia Lachowicz we Wrocławiu, znana artystka, która ma teraz 2 lata więcej ode mnie, prawda? Czy Robakowski, który ma już 81 lat i wielu poumierało. Moich kolegów już dawno nie ma. Tych artystów, których znałem z dawnych lat, jeszcze z czasów krakowskich, prawda? Czy nawet z niektórymi się przyjaźniłem, czy tacy jak Jonasz Stern, czy Tadeusz Kantor, czy tam cały szereg innych z grupy krakowskiej i z Łodzi, tacy byli tam artyści, Mikołajczyk, Bruszewski, prawda, Andrzej Lachowicz, czy Włodek Borowski, to wszyscy są już na tamtym świecie. Także ja już mam coraz mniej kolegów. No i tak to jest. No i przyjdzie kolej na mnie i do widzenia. Co więcej mam powiedzieć? Które ze swoich dzieł, jeżeli chodzi o realizację, i wspomina pan najlepiej?
Oj, na to pytanie nie odpowiem, ponieważ było tego tyle, że trudno powiedzieć, które uważam za najważniejsze czy najlepsze. Bo kiedy ja zaczynałem malować w latach 60. i miałem pierwszą wystawę w 63. roku w takiej galerii Helikon przy Jazz Clubie krakowskim, którą prowadził nieżyjący, wspaniały artysta Wiesiek Dymny, mąż Teresy Dymnej z telewizji znanej, prawda, aktorki, prawda. Przedtem miał inną żonę, Basię Nawratowicz, ale Wiesiek był aktorem, był malarzem, pisał teksty do piosenek, wielu z nich śpiewano w piwnicy pod baranami, pisał scenariusze filmowe. Niezwykła postać, która niestety zmarła bardzo dawno temu, nie dożywając chyba 40 lat, prawda, i tak dalej. No. I później były różne zdarzenia, czyli były takie obrazy, które uważam, że ważne w moim życiu. Były takie performance z różnych okresów, z początku lat 70., 80. i 90. Ostatni raz występowałem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na początku tego roku. Też uważam, że zupełnie inne, zupełnie nowe i dla mnie dosyć ważne wydarzenie. Także nie mogę wymienić jednego. Dalej. A takie motywacje, inspiracje, jeżeli chodzi o dzieła? Inspiracje. Ja kiedyś pisałem, że sztuka nie jest dziełem inspiracji. Bo sztuka się rodzi, że tak powiem, z pustki. Kiedy człowiek siedzi i myśli i ma przed sobą po prostu pustkę. I to jest takie to jest dosyć może rzadkie, co ja powiem, ale tak to jest, że w tej pustce nagle coś się pojawia. Przed oczyma, nawet mając zamknięte oczy, czasami pojawią się jakieś obrazy. I takie obrazy ja nazywam wrzutkami. Wrzutka taka, jak ktoś mi wrzucił list do skrzynki, prawda? I to są te takie momenty dla mnie, można powiedzieć, najwspanialsze, kiedy ja robię coś, sam nie wiem co. Nie wiem, skąd się to wzięło. Po czasie dopiero się zastanawiam, co ja takiego zrobiłem. Zaczynam to jakoś lokalizować. Oczywiście doświadczenie i wiedza sprzyja tej realizacji. Znaczy jest pomysł, jest ta wrzutka, a potem ulega cały proces realizacji. Czyli ubieranie to w formę, nazwijmy to. Czy to będzie obraz, czy to będzie performance, czy to będzie wiersz, czy coś. W każdym razie dzieło staje się wypowiedzią w jakimś języku. I ten język musi być najbardziej odpowiedni do tej wrzutki, żeby powiedzieć to jak najprościej, jak najlepiej, prawda? I to jest proces twórczy, którego ludzie nie widzą, którego się nie pokazuje. Pokazuje się efekt końcowy albo performance, który jest procesem, prawda, się wskazuje. To jest rodzaj takiego, ja to bardzo często powołuję się na poezję, bo dla mnie performance jest takim językiem poetyckim. To jest zbiór pewnych znaków, zdarzeń, faktów i tak dalej, które się składa na język, na jakąś wypowiedź.
I ja mam nadzieję, że jak to robię, to ludzie, którzy mnie śledzą, to odbierają w sposób właściwy. I to jest wsio. Mówił pan, że dużo pan przeżył i nie zazdrości osobom, które nie wiedzą, czym była wojna. A czego pana nauczyła wojna? Czego mnie nauczyła? Nie wiem, czego się nauczyła. Ja do 10 roku życia prawie, jak ja się urodziłem, rok po moim urodzeniu nastąpiła wojna. I potem to Ukraińcy, Niemcy, Rosjanie, znów Rosjanie i tak dalej. Potem jeszcze ubecie i tak dalej. I ja cały czas żyłem, całe dzieciństwo żyłem w stanie wojny. I ja nie pamiętam momentu, kiedy uświadomiłem sobie, że wojny już nie ma. To było takie stopniowe wychodzenie z wojny. Ja się bałem wejść do ciemnego mieszkania. Uciekałem, jak wszedłem z dworu, wchodziłem do domu i było ciemno, to jest cofałem. Dopiero jak było zaświecone światło, to wchodziłem. Po prostu był ciągły strach. Ciągły strach, bo ciągle były albo w równym, przez nie pamiętam dokładnie ile, 3 miesiące czy pół roku równe było bombardowane co noc. Nie wiem, po cholerę tam ci Niemcy bombardowali równe. To jest takie miasto, gdzie 60 tysięcy mieszkańców. Zburzone w 2/3. I my co wieczór były tak zwane zenitki, czyli artyleria przeciwlotnicza, to się nazywało po rusku zenitki. Prawda. Zenitki strzelały, jak samoloty się zbliżały, ale jak nadlatywały nad miasto, to zenitki milkły, no i wtedy trzeba było się chować. W domu, ja mieszkałem tam u teściu mojego wujka, w takim willi w środku miasta. I tam czasem mieszkali u nas oficerowie sowieccy. I któryś z oficerów sprowadził drużynę żołnierzy i wykopali nam w ogrodzie schron w kształcie litery L, taki rów, przykryty deskami i przysypany ziemią. I on tłumaczył w ten sposób, że jak w domu uderzy, no to może pokaleczyć tam to się owo. A tu jak uderzy, to już będzie koniec, prawda? I myśmy chodzili do tego schronu. A czasem, jak była taka atmosfera jakaś groźna, to szliśmy pod tą cerkiew, o której wspominaliśmy. Tam chodziło się całe miasto. Dzieci się rodziły, ludzie umierali i tak dalej. No i powiem taką sytuację, że jakoś tak szybko te samoloty nadleciały, że zenitki nie zdążyły postrzelać. I ja, mama, siostra, wszyscy pod stół, no i ja też pod stół. Ponieważ było takie przekonanie, że wiele osób, jak się dom zawalił, pod stołem się przechowywało. No to mówię pod stołem. I wszedł taki Rosjanin, oficer, który tam mieszkał w jednym z pokoju, wszedł i zobaczył siedzących pod stołami, zaczął się śmiać z nas. Wziął mnie na rękę, w drugą rękę pepeszy. Wyszliśmy na dwór, a tam te samoloty tam latały po niebie. On puścił serię i mówi, ty pierniet Giermanca. I ja wróciłem do domu i mówię, ja się nie boję, a te kobiety tam pod stołami siedzą. No takie wspomnienia. Jak ja mam to podsumować? Nie mogę tego, bo takich zdarzeń było dużo więcej, prawda? Zbierałem odłamki z bomb do takiego kuferka. Miałem pełen kuferek odłamków z bomb.
Dlaczego ja to zbierałem? No coś trzeba było zbierać. No, w moim wieku, jak miałem te 6 z kawałkiem lat, no to takie zajęcia były. No. Już mogę wam opowiadać do rana, także przejdźmy dalej. A według pana, co dzisiaj brakuje, jakiej cechy brakuje dzisiejszym Polakom i czego by pan nam życzył? Ja się nie wypowiadam na temat Polaków. Nie wiem, to niech się Polacy wypowiadają. Wypowiadają się w mediach, wypowiadają się w prasie, wypowiadają się w Sejmie, czego ludziom brakuje, to można tego. Ja nie chcę ich wyręczać w tym. Każdemu czegoś tam brakuje. Ja uważam, że no niewiele im brakuje. W każdym razie teraz jest spokój, jakoś tam ludzie sobie żyją. Biedy nie widać, żebraków nie ma na ulicach, prawda? Proszących, tak jak to jeszcze niedawno można było, prawda? Także no chyba nikt też nie głoduje specjalnie, no może są jacyś biedniejsi ludzie, ale z różnych powodów są biedni, no, czy alkoholizm, czy coś takiego. Także nie wiem, ja nie mogę odpowiedzieć na tym, czego Polakom brakuje. Ja myślę, że nie ma co o tym mówić. Brakuje. Z czego się cieszą Polacy, prawda? Powinni się cieszyć z wolności, z demokracji, z tego wszystkiego, co jest. A że ktoś tam może jest bardziej niezadowolony, no to trudno. Dowiedziałam się też, że dużo pan podróżował. Jaki kraj wspomina pan najbardziej i najchętniej by pan do niego wrócił? Wie pani, no szczęśliwie udało mi się być w 26 krajach. I gdzie ja bym chciał jeszcze wrócić? Ja uwielbiam Włochy, ponieważ studiowałem architekturę i znam się na tej architekturze, prawda? A w architekturze wszystko jest w oryginale. Wszystko jest takie doskonałe, że nie ma, że formy to są zrealizowane marzenia czyjeś. I jak przyjeżdżam przez granicę Włoch, to czuję się już lepiej, prawda? Zazdroszczę może Włochom tego kraju, jak moja żona mówi, że nie ma sprawiedliwości, bo Włochy mają wybrzeża bardzo dużo i mają i góry, i doliny, i wspaniałą architekturę, i tak dalej, i tak dalej. No może tak nie zazdroszczę, ale uwielbiam Włochy, zwłaszcza Florencji. Florencja, która jest jednym wielkim muzeum, tam się skarbnica niezwykłych dzieł sztuki, prawda. To pod tym względem. Nie lubię Ameryki, nie lubię Nowego Jorku. To jest wszystko wielkie, ale brzydkie. Są jakieś wtórne te wszystkie budynki. No oczywiście krajobrazów amerykańskich nie widziałem, także to jest co innego. Ale w architekturze, czy w Chicago, czy w Cleveland, tam gdzie byłem, nie ma czego podziwiać. No. To bardzo dziękuję za wywiad. Już! Myślę, że proponowałbym pytania publiczności jakieś zadać również. Ja mogę, korzystając z okazji, to... Śmiało, głośno. Jestem, więc zawsze mnie interesuje no, takie spojrzenie mojego pokolenia, pana pokolenia na młodych dzisiaj. Oni patrzą na nas też po swojemu, inaczej niż my na siebie. I jestem ciekaw pana opinii na temat młodych. Ja wiem, że nie chcę pan radzić, ale jako nauczyciela mnie to po prostu interesuje. Czy możemy być spokojni o przyszłość no, naszego państwa, jak się popatrzy na młodych, nie tylko tych tutaj
tutaj siedzących, wiadomo, profesjonalnie przygotowanych, zaangażowanych, ale w ogóle, bo każdy z nas obserwuje świat. Myślę, że Pan jest wrażliwy na otoczenie bardzo, na ludzi. No, lubi Pan podpatrywać. Ja lubię patrzeć na ludzi. A co Pan sądzi o naszym młodym pokoleniu? Czy no, co jest fajnego, bo na pewno jest wiele rzeczy fajnych, a co może jest nie bardzo fajne? Jakby się Pan podzielił? No wie Pani, Pan młodzież jest obiektem zainteresowania różnych sił, prawda? I można rozważać, w którą stronę to pójdzie, która siła zwycięży i jak to wszystko będzie, prawda? Czy zwyciężą te trendy zachodnie, amerykańskie i tak dalej, czy zwycięży jakaś kultura, bo to są wszystko rzeczy. Dla mnie najistotniejsza jest sprawa kultury. Że kultura jest tym, co stanowi o człowieku. Tej kultury jest mało w mediach. Nawet w stacji Kultura to trudno się dopatrzyć kultury. Ale ja bym radził młodym ludziom przede wszystkim interesowanie się, poszukiwanie wszelkich zjawisk kultury, czy w literaturze, czy chodzić na wystawy, czy czytać, czy nawet pisać wiersze i tak dalej. To jest to wszystko, co człowieka ubogaca, wzbogaca. I tego bym życzył młodzież, ale jak to wszystko jest, to generalnie młodzież to jest szerokie pojęcie. To są tysiące, miliony młodych ludzi. I nie chcę niczego zawędzić, bo to trzeba indywidualnie patrzeć na młodzież, przyglądać się i tak dalej, rozmawiać z młodzieżą, informować jak najwięcej, żeby nie byli naiwni, żeby się nie dali oszukać, żeby się nie dali okłamać, wyprowadzić w pole i tak dalej, bo są siły, które posługują się młodzieży. Bo ja uważam, napisałem to w swojej książce, że młody człowiek z zasady chce dobra. Chce dobrze robić, dobrze służyć. Nie ma młodych ludzi z zasady złych. Każdy sobie inaczej może to dobro wyobrażać, ale z zasady chcą dobrze. Natomiast deprawują ich starzy ludzie. Ja to myślę na podstawie niektórych starych artystów, którzy wychowują młodzież. Stary, zwłaszcza, który komu się nie powiodło w życiu i nabiera na siebie tej goryczy, tej zawiści. I przekazuje tą zawiść i gorycz młodym ludziom, straszy ich, że o, tu jest ta awangarda, to tam, to nie, to źle, tutaj, tym się sam i tak dalej. Starzy ludzie, którzy krzywdzą młodzież ludzi. Ja uważam, że takie akademie, jak krakowska, czy warszawska, czy poznań, w takiej każdej akademii jest około 100 profesorów. Z czego tylko niektórzy są artystami, a wszyscy są profesorami. I oni po prostu myślą o tym, bo im wygodnie siedzieć jako profesor. Brać pensyjkę, nic nie robić, bo ja wszyscy. I tak dalej. I oni po prostu albo nie otwierają młodzieży tych drzwi na świat, nie uprzedzają mnie, czućcie, macie drzwi otwarte, róbcie to, albo wybierajcie i tak dalej, tylko jakoś starają się wprowadzić w ten swój nur. Ja mogę powiedzieć, udało mi się, zaraziłem, przyjeżdżali do mnie tacy młodzi artyści z Akademii Warszawskiej, jeszcze studenci. I trzech udało mi się wyprowadzić w świat. Jeden z nich w
tej chwili najbardziej znany polski artysta w Ameryce nazywa się Piotr Uklański. Drugi też bardzo dobry artysta w Warszawie mieszka teraz, Oskar Dawicki. Jest jeszcze Cezary Bodzianowski, który coś teraz z nim się stało, nie wiem, podobno alkohol mu zaszkodził. Ale ja wtedy, kiedy studenci byli studentami, u mnie mówię, słuchajcie, wypieprzajcie na świat, jedźcie, zobaczycie, jak świat wygląda, zobaczycie, jak tam ludzie żyją, jakie są problemy, żeby być otwartym, a nie siedzieć w Polsce, gnuśnieć w tych aferach. To można, to nie można, to jest dobre, to nie dobre. No ludzie żyją jakimiś kompleksami w Polsce. Są zakompleksieni, dlatego że cały czas albo był człowiek radziecki, nadzwyczajny i dobry, a potem jak się granice otwarły, to wszyscy polecieli na zachód, bo tam jest wolność. Gówno prawda, tam na zachodzie tak samo durni są jak wszyscy inni, tylko w inny sposób. Trzeba to wszystko przemyśleć, zobaczyć i wybrać swoją drogę. I trzeba zasuwać, no, trzeba się cieszyć życiem i żyć pełną piersią. No, takie kazanie wygłosiłem, że nie wiem, czy się przyda. Bardzo. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie. Na przestrzeni no, tak wieloletniej działalności pańskiej artystycznej, który okres uważa pan za najlepszy dla kultury? Ogólnie pojętej przede wszystkim w naszym kraju. Kiedy pańskim zdaniem ten rozwój był taki najwłaściwszy? Tak to było. Nie wiem, czy któryś okresów. Każdy miał swoje plusy i minusy. Za komuny przecież funkcjonowały takie rzeczy jak Teatr Grotowskiego. Coś niezwykłego, który znany na całym świecie. Później pojawił się Teatr Tadeusza Kantora, który też objechał cały świat, gdzieś Japonia, Stany, Wenezuela i tak dalej, wszędzie. Okres był fatalny, ale artyści byli wybitni. Dla mnie tamten okres też był niezwykle ważny, bo ja byłem wtedy młody, prawda? I nie chcę mówić o różnych tam biedach, nie biedach, ale ja pamiętam, że wtedy wykonywałem te pierwsze moje performance, te pierwsze ryzykanckie takie wystąpienia i tak dalej. Ważne było dla mnie. Ja uważam, że teraz może jest trochę przede wszystkim trudniej. Wtedy nas, takich artystów, którzy się zaliczają do awangardy, było kilkunastu, może dwudziestu paru w skali kraju. Teraz jest tłok, teraz są setki. Jest dużo trudniej się przebić, trudniej się wybić w tym sensie. To zależy też od szczęścia, zależy też od rodzaju pracy. Jest trudniej, ale z drugiej strony nieraz czytam, że tam jakaś dziewczyna robi jakieś działanie w Indonezji, w jakiejś dżungli indonezyjskiej. Tacyś młodzi ludzie robią coś w Afryce, prawda? Jeżdżą po świecie. Ja mogłem sobie tylko marzyć w tamtym czasie. Ja wyjechałem pierwszy raz za granicę w 1972 roku, to miałem już 34 lata, prawda, i pojechałem do Edynburga na festiwal i myślałem, że jestem tam i ostatni raz, bo mi się udało. No potem po paru latach jeszcze raz i potem się zaczęło jeżdżenie, ale nie miałem ani rodziny za granicą, ani nie miałem partyjnych papierów, żeby tam gdzieś jechać i tak dalej. To było coś niesamowitego. Także pod pewnym względem było dużo trudniej. Ale czy teraz jest łatwiej, to nie powiem. Więc bardzo dziękuję panu za wywiad. Dobra, to ja też dziękuję. No.
bardzo.